Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Nie doszło do kompromisu podczas rozmów przedstawicieli protestujących opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Protestujący chcą podwyższenia świadczeń do wysokości płacy minimalnej. Zdecydowali, że pozostaną przed Sejmem aż do skutku. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych od wczoraj protestują przed gmachem Sejmu. Domagają się tego samego, czego okupujący Sejm rodzice dzieci niepełnosprawnych, a mianowicie podwyższenia przysługujących im zasiłków do poziomu płacy minimalnej. Tym samym sprzeciwiają się różnicowaniu opiekunów w zależności od tego, czy zajmują się dorosłymi, czy dziećmi. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił wczoraj przedstawicieli protestujących przed Sejmem na rozmowy. Te jednak zakończyły się fiaskiem. Właściwie żaden z postulatów, z których listą dzisiaj opiekunowie przybyli pod Sejm i następnie na konsultacje, nie został zrealizowany. Wracamy pod Sejm, protestujemy dalej, dotąd, dopóki rząd nie zacznie traktować nas poważnie. Przedstawiciele opiekunów dorosłych niepełnosprawnych chcą systemowych rozwiązań, które nie stawiałyby ich w gorszej sytuacji niż rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Sytuację zróżnicowała nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która obowiązuje od zeszłego roku i uzależnia prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od uzyskiwanych dochodów, co w konsekwencji dla około 140 tysięcy opiekunów oznacza wstrzymanie wypłaty świadczenia. Te przepisy zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i nakazał ich zmianę. We wtorek rząd przyjął odpowiedni projekt. Opiekunów to jednak nie satysfakcjonuje, gdyż ich sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Wielu z nich, opiekując się niepełnosprawnymi, rezygnuje z pracy. Dla państwa to oszczędność, dla opiekunów ciągła walka o przetrwanie. Pani Marzena Hys odeszła z pracy, by zaopiekować się swoim bratem. Pan Mirosław 4 lata temu doznał urazu głowy. Wymaga całodobowej opieki. Brat otrzymuje 800 zł renty, 200 zł takiego świadczenia pielęgnacyjnego. Od półtora roku nie otrzymuje od państwa żadnych świadczeń, żadnych, ani ubezpieczenia, ani świadczeń, więc jestem na utrzymaniu mojego męża. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, podobnie jak i niepełnosprawnych dzieci, zapowiadają protest do skutku. Dla rządu wybuch tego niezadowolenia, który nie trudno zrozumieć, na starcie kampanii wyborczej jest szczególnie nie na rękę. Do Trybunału Konstytucyjnego trafi dziś skarga Prawa i Sprawiedliwości na nowelizację ustawy o lasach. Szczegóły mamy poznać przed południem na konferencji prasowej. Nowelizację przeforsowała koalicja rządowa PO-PSL. Zgodnie z ustawą w 2014 i 2015 roku lasy państwowe mają oddać do budżetu państwa łącznie 1 600 000 000 zł, a od 2016 roku 2% wartości sprzedaży drewna. Podczas prac nad projektem Prawo i Sprawiedliwość wskazywało na ich zbyt szybkie tempo, brak konsultacji społecznych i obciążenie lasów quasi-podatkiem obrotowym. Przyjęcie ustawy wywołało ogromne zaangażowanie społeczeństwa w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum. Ma ono dotyczyć przyszłości lasów i polskiej ziemi. Do tej pory podliczono 1 286 000 podpisów. Akcja zaskoczyła nawet samych organizatorów. Chciałem serdecznie podziękować środkom społecznego przekazu, ale tym, które są reprezentowane przez Ośrodek Toruński. Radio Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, nasz dziennik objął patronat nad tą akcją. Chciałem serdecznie podziękować ojcom redemptorystom, a szczególnie podziękować ojcu dyrektorowi. To dzięki ich aktywności te podpisy są zbierane nie tylko w polskich lasach państwowych przez nadleśnictwa, nie tylko przez koła łowieckie, nie tylko przez związki zawodowe, czy też związki weteranów, jak również są zbierane również w kołach Radia Maryja. Chcę tutaj serdecznie podziękować właśnie w tym miejscu. W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na dwa pytania. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu finansowania oraz czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce?
Awans dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej mimo wcześniejszych zapowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, że Fabio Cavallucci pozostanie na swoim stanowisku do końca kadencji, czyli do końca 2014 roku. Otrzymał on nominację na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej imienia Luigiego Pecci we włoskim Prato. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Fabio Cavallucci pozwolił na prezentację filmu, na którym pseudoartysta Jacek Markiewicz dopuszcza się profanacji krzyża. Na wystawie placówki podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego prezentowana była bluźniercza projekcja filmu, na której nagi mężczyzna obscenicznymi gestami profanuje figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości zwołano w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Posłowie domagali się od ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego stanowczej reakcji. Tym bardziej, że to Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega Centrum Sztuki Współczesnej, które otrzymuje rocznie 9,5 miliona złotych. Środki dystrybuowane przez ministra kultury muszą być dystrybuowane tak, aby w tej materii zapewnić polskiej kulturze i polskiemu społeczeństwu w miarę możliwości dość rozpiętą skalę i wydarzeń artystycznych, teatralnych i muzycznych, i także działalności artystycznej, i nikt zgodnie z konstytucją z praw do środków nie może być wykluczony, zwłaszcza prewencyjnie. W sprawie obrazy uczuć religijnych śledztwo wszczęła warszawska prokuratura. Przeciwko filmowi protestowało wiele osób, księża, biskupi, ludzie ze świata nauki, kultury, a także polityki. Przed Centrum Sztuki Współczesnej odbywały się demonstracje, a w samym centrum prowadzono modlitwę ekspiacyjną za zniewagę krzyża oraz intencji jak najszybszego zamknięcia tej wystawy. Do zamknięcia doszło 15 listopada. Ponad 400 osób, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim, bierze udział w warsztatach edukacyjnych, które organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z posłem Robertem Telusem oraz prezydentem miasta Krzysztofem Chojniakiem. Spotkanie pod hasłem Zrozumieć Media organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Radiem Maryja i telewizją Trwam. Warsztaty prowadzi wyszkolona kadra specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w radiu i telewizji. Podczas warsztatów ich uczestnicy poznają praktykę pracy w mediach oraz etykę, która powinna jej towarzyszyć. Na tych warsztatach młodzi ludzie mają okazję, aby doświadczyć tego namacalnie, tych narzędzi, nie tylko zobaczyć, ale na przykład skadrować kamerą, zobaczyć, co to jest kadr bliski, co to jest jakiś totalny czy ogólny plan, czyli uczyć się pewnego języka już technicznego, ale też posługiwać się taką kamerą, także nie tylko technika, ale oprócz tego jeszcze etyka dziennikarska, która polega na czym, żeby ukazywać prawdę, uczulenie na prawdę. To jest bardzo ważnym tematem podejmowanym podczas tych warsztatów, gdyż jak wiemy, manipulacja już nieraz w historii całych narodów doprowadzała do tego, że całe narody były okłamywane i całe narody szły w kierunku złym. Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizowane są w całej Polsce. Wczoraj odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. Potężny spadek wpływów do budżetu państwa, ceny za gaz bliskie podwojenia i konieczność cięć budżetowych. Tak wygląda dziś stan finansów Ukrainy. Mimo deklaracji wielomiliardowej pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, same zaległości za dostawę gazu z Rosji mogą okazać się wyższe niż proponowana pożyczka. Ukraina stoi na skraju bankructwa. W tym roku PKB Ukrainy spadnie o 3%, a inflacja może sięgnąć nawet 14%. W 2014 roku w krainie. W 2014 roku brakuje nam 289 miliardów hrywien. Prawie tyle, ile wynosi budżet państwa na bieżący rok. Sumy державного budżetu na potoczny rok. To równowartość 100 milionów złotych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzgodnił z Ukrainą kredyt w wysokości od 14 do 18 miliardów dolarów.
Detale zostaną ustalone później. Informacja na temat szczegółów technicznych programu zostanie przekazana w ciągu nadchodzących tygodni. Ciągle pracujemy nad programem. Jest porozumienie na poziomie negocjatorów, które podlega zatwierdzeniu przez nasz zarząd i Radę Wykonawczą. Pożyczka Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma pomóc Ukrainie w uporaniu się z zadłużeniem, ale wymaga od Kijowa wdrożenia reform, których sukces, jak mówią eksperci, zależy od tego, jak na bolesne zmiany zareaguje społeczeństwo. Kluczowe reformy będą dotyczyły polityki pieniężnej i kursowej, sektorów finansowego i energetycznego, polityki fiskalnej, a także poprawy klimatu inwestycyjnego i transparentności administracji. Jednym z najcięższych wyzwań, jakie postawiono przed władzami w Kijowie, jest ograniczenie wydatków budżetowych. Problemem będzie również rosyjski gaz. Analitycy spodziewają się podwyżki cen, a wymiar sprawiedliwości Ukrainy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w ukraińskim naftogazie doszło do nadużyć. Zarzut korupcji postawiono prezesowi spółki, którego działania mogły wyrządzić krzywdę państwu w wysokości nawet 4 miliardów dolarów. Od 1 kwietnia cena rosyjskiego gazu dla Ukrainy może wzrosnąć do 480 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To o ponad 200 dolarów więcej niż Ukraina płaci obecnie. A już za chwilę Julita Mirecka i prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia w samo południe. Zapraszam. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich Państwa zapraszam na informacje o pogodzie. Zbudowany w zimnej i suchej masie powietrza wyż skandynawski rozbudowuje się i kształtuje pogodę na przeważającym obszarze Europy. Pod jego wpływem znajdzie się także Polska, a nad obszar kraju zacznie napływać chłodniejsza i sucha masa powietrza z północnego wschodu. Dziś dużo chmur będzie w rejonie Bałkanów, Morza Czarnego, Hiszpanii oraz Wysp Brytyjskich. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. W Moskwie tylko 2 stopnie Celsjusza, w centrum blisko 16, a najcieplej w Atenach i tutaj 19 stopni powyżej zera. A w Polsce? Przed południem na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu w rejonie Dolnego Śląska. Przejaśnienia możliwe na Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Po południu rozpogodzi się już w całej Polsce i ujrzymy więcej słonecznego nieba. Tylko na Dolnym Śląsku okresami jeszcze dużo chmur. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 15 do 17 stopni. Chłodniej będzie na południowym wschodzie i wybrzeżu i tam około 12-14. Wiatr umiarkowany północno-wschodni. Barometry w Warszawie wskażą w południe około 1020 hektopaskali i spodziewany jest wzrost ciśnienia. A już teraz szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam. W nocy najcieplej będzie na nizinie szczecińskiej, około 7 stopni Celsjusza, a najchłodniej blisko 1 w rejonie Podlasia, tutaj miejscami możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro na obszarze całego kraju dużo słońca i bez opadów, na niebie przeważnie bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe.
W ciągu dnia termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 14 w centrum, do 17 w zachodniej części Polski. Wiatr umiarkowany ze wschodu. Barometr w południe wskażą około 1028 hektopaskali i przewidziany jest spadek ciśnienia. Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.